Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Heavenly Sword i kontynuujemy tutaj przygodę jako Kai, która teraz musi uratować Nariko, więc postaramy się to zrobić. Na razie podążamy tędy. Okej, gdzie są ci wrogowie? Bo ich nie widzę tak właściwie, chyba tam. Okej, a więc tutaj musimy strzelić. Dobra. Automatycznie wszystkich naraz wyeliminowaliśmy dzięki temu. Tutaj też jest kolejne, wybuchające. Można to chyba nazwać beczkami. Wow, a teraz coś nie wyszło? Czemu? Spróbujemy jeszcze raz. Kurczę, czemu? Czyżbym trafiał w złe miejsce? Jeszcze raz spróbuję niżej. Zastanawiające. Może tutaj? Akurat, kurczę, trafiam w takie miejsca, gdzie może to nie wybuchać. Nie, to chyba jednak nie jest. Aha, wybaczcie. Ja muszę tutaj najpierw przelecieć przez... No właśnie. Przez ten ogień i dopiero teraz mogę trafić. No właśnie, taki patent. Ej. Zbyt długo czekałem. Teraz już jest ich tutaj sporo i mnie ostrzelają. No ale dobra. Postaramy się naprawić błąd. I tutaj ich wszystkich wyeliminować. Dobra. Kto tam jeszcze jest? Tutaj jeszcze widzę ich. Wow. Między nogami przeleciała mu strzała. Dobra, to jeszcze raz. Teraz może w to strzelimy. O, bardzo ładnie. No jeszcze chyba jeden tylko, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Strzał w głowę, udał się. Możemy teraz wejść na górę. Pewnie kolejni przeciwnicy wyskoczą za chwilę, no ale to zobaczymy. Okej, koniec kolejnego etapu, bardzo krótkiego. You must come home with Kai, like a good girl. I'm not coming home. Not until I've killed Bohan. Kai doesn't want to play. I want you to come home now. Listen to me, Kai. This is not a game. I need for you to understand that. Please, help me get the Heavenly Sword back. Focus, it's in the armory. Please, Kai. I've got no one else. I'm all alone. Kai was alone once. I ate cockroaches. Ugh. But Noriko found Kai. And Kai wasn't alone. And Noriko wasn't alone either. Kai will do this. Okej, a więc teraz znaleźliśmy Nariko, tutaj uwięzioną. I Nariko poprosiła Kai, aby ta ją uratowała. Kai jedynie chciała tylko tego, aby Nariko wróciła do domu, ale Nariko powiedziała, że nie wróci się, dopóki nie zabije Bohana. No a w tym celu oczywiście potrzebuje niebieskiego miecza, więc tutaj Kai postara się zdobyć ten niebieski miecz dla niej. Też przy okazji był wątek o tym, że kiedyś to Kai była osamotniona i wtedy Nariko ją uratowała. Więc teraz Kai ma pewnego rodzaju dług wobec Nariko. Postara się go teraz spłacić. Okej, tutaj widzę, że trzeba będzie znowu trochę postrzelać. No, całkiem tu was sporo. No ale dobrze. Postarajmy się w takim razie. Gdzie wy jesteście? Tutaj jest. Dobra, to już teraz wiem. W to strzelamy. Bardzo ładnie.
teraz tutaj gdzieś są. Aha, tam był, dobra. To strzelmy teraz tą beczkę. Teraz z tego. Okej. Okay. Ajajaj. Strzelają tu we mnie cały czas. Jeszcze tu jest jeden, to może w niego najpierw strzelmy. A raczej w tę beczkę, która wybuchnie obok niego. Tutaj jest jeszcze ktoś. A później się zajmiemy tymi na górze. Pospieszmy się, żeby tutaj nas nie ostrzelali za bardzo. Ale tutaj, kurczę, beczek nie widzę niestety. Aha, to są tam z tyłu. Dobra. To wlecimy tą strzałą do tej wieży i tam zrobimy mały wybuch. A nawet tutaj było w oknie po lewej. No nieważne, teraz się udało wszystkich naraz wyeliminować. No i dobrze, teraz kolejnych tutaj. Tak więc jak widzicie, ten system strzelania w tej grze jest dość interesujący, bo możemy właśnie kierować tymi strzałami. Oczywiście nie jest to w ogóle realistyczne, ale przecież nie o to tutaj chodzi. Dobra, z tego co widzę, to ja tutaj już nikogo nie mam. Żadnych innych przeciwników, tak mi się przynajmniej wydaje. Przybliżenie. I tutaj nikogo nie widzę, tak więc ruszamy do przodu teraz. I zobaczymy, co tam zastaniemy dalej. A może jednak ktoś tu jest? Tam jest jeden. Chyba nic się schował. Albo mi się wydawało. Tak jest, jest tam. No, bardzo ładnie się skrył. Ale na szczęście udało nam się go wyeliminować. I to już chyba naprawdę wszyscy są. Tak więc podejdźmy tutaj. Tym kołowrotkiem otworzymy przejście. Nariko powiedziała, że niebieski miecz jest w zbrojowni i właśnie tam teraz Kai się udaje. Neighbor against neighbor, brother against brother, and they are too scared to do anything else but fight. But these people don't have to die. There's an attack my father once taught me. You can paralyze the body for a time, still keeping their mind alive. Okay. A jak mogę zrobić kontrę w takim razie? Bo tutaj jest napisane, że kontrą mogę... tylko że kurczę, czym się robiło kontrę? No zaczekajcie. Bo tu jest napisane, że kontrą mogę tylko ogłuszyć przeciwników, niejako ich sparaliżować. Trójkątem kontra. Tylko że kiedy ja ją muszę wcisnąć? Pewnie wtedy, kiedy akurat atakuję. No ale w którym dokładnie momencie? Okej, okay. A więc na tym polega kontra. A nie no, zabiłem go, kurczę. Bo jeśli nie zauważyliście, to są moi ludzie z klanu. Okej, okay, teraz się udało sparaliżować go. Nariko oczywiście nie chce swoich ludzi z klanu zabijać. No ale cóż, oni z nami walczą, bo tutaj król Bohan zorganizował takie swego rodzaju igrzyska celebrujące schwytanie niebiańskiego miecza. No i kto zostanie żywy, ten wygrywa. Tak więc koniec końców Nariko tutaj musi walczyć, ale my się postaramy nie zabijać tutaj tych ludzi, bo w miarę możliwości ich ogłuszyć niejako. Tak więc czekamy na ich ataki i wtedy robimy kontry, bo
odpowiednim momencie. A i drugiego też zabiłem. Zobaczcie, panowie, to niechcący wszystko. Kurczę, tego też zabiję. Ajajaj. Kiedy wcisnę zły przycisk, to ja ich zabijam, tak więc muszę uważać. No właśnie, teraz wcisnąłem dobrze i dzięki temu ich sparaliżowałem. Czyli tak jak chcemy. Muszę tutaj uważać, bo już popełniłem 4 pomyłki. Tam w prawym górnym rogu ekranu widzicie, że 9 sparaliżowaliśmy i 4 zabiliśmy. Dobra, kolejny. Oczywiście, ojej, jesteśmy teraz bez niebieskiego miecza, więc musimy sobie jakoś inaczej poradzić. No zaatakujmy jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. A więc pozostaliśmy jako jedyni, ale domyślam się, że to nie wszystko, co tutaj szykuje dla nas król Bohan. Więc czekamy na jeszcze. Albo i nie. Zobaczymy za chwilę. I am the last one standing. Now let me go. Clear out the bodies. Patience, my darling. It's not over till I say it is. Roachin, it's time before your pets. Now you're in trouble. Tak jak mówiłem, to jeszcze nie będzie koniec. Jeszcze coś nas tutaj czeka. Okej, a więc teraz jesteśmy w skórze Kai i musimy znaleźć niebiański miecz czym prędzej. Aha, w ten sposób mogę przeskakiwać. Nie wiem, czy muszę to niszczyć. Aha, dobra. Już wiem, o co chodzi. Tak więc muszę z jakiegoś powodu zniszczyć te tutaj beczki. Ajajaj. Jeszcze raz. Ach, to nie tutaj. No, muszę się pośpieszyć, bo nie ma czasu naprawdę. Aha, te już beczki zniszczyłem, tak? No nie wiem, no to więc teraz tutaj może przestrzelmy. Ech. Jeszcze raz. Okej. Domyślam się, że o to tutaj chodzi w tej chwili, żebym zniszczył te beczki, żeby one eksplodowały. Podejrzewam, że ta konstrukcja się pewnie zawali za jakiś czas. Albo się mylę. Dobra. Ajajaj, nie trafiłem dobrze. Dobra, lecimy dalej i teraz w to. Pytanie tylko, co dalej? Tutaj są jeszcze tam jakieś beczki, czy nie? Dobra, może idziemy na drugą stronę w takim razie teraz. Albo w ogóle obejdźmy tutaj te okolice, zobaczymy. Dobra, a więc musimy dostać się do zachodniej wieży, gdzie otrzymamy hasło. No i już, kurczę, wiem, jaki błąd popełniłem. Niepotrzebnie strzelałem. Ajajaj. Niepotrzebnie strzelałem w te beczki, bo teraz mam problem, żeby ich pokonać. Ajajaj. Powinienem te beczki zachować właśnie na tych przeciwników.
Aj, nie chcę tutaj. Kurczę, zaraz zginę. Wow, to było szybkie. Dobra, jeszcze raz zaczynamy. Wybaczcie ten szybki skon. W każdym razie musimy się dostać do zachodniej wieży, gdzie zdobędziemy hasło właśnie do tego wejścia, gdzie tutaj próbowaliśmy wejść. Problem w tym, że teraz strażnicy wyszli i chcą nas atakować. Jak widzicie, są niezwykle silni i moglibyśmy ich pokonać strzelając w te beczki, ale ja oczywiście ze swojej głupoty niestety je zniszczyłem wcześniej, tak więc będę musiał spróbować ich pokonać w zwykły sposób, zwyczajnie celując im w głowy, co oczywiście będzie trudniejszym rozwiązaniem. Aha, widzę, że tutaj od początku znowu. Więc jeszcze raz to samo, ale chyba mogę przepuścić to. Chyba jednak nie, więc za chwilę się z wami widzę po cięciu. Dobrze, jesteśmy znowu. Spróbujemy załatwić tutaj tych strażników. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj się mi nie pojawiły. O właśnie, pojawiły się beczki, więc będzie to o tyle łatwiejsze teraz, że mogę w nie strzelić i wyeliminować tych przeciwników lepiej. O proszę, tam jest pierwsza. Ach, zapomniałem. Muszę przecież najpierw... Ajajaj, uciekajmy stąd. Dobra. Muszę najpierw sprawić, żeby te strzały przeleciały przez ogień. Dopiero wtedy strzelić właśnie w jakieś beczki. Tak też postaramy się zrobić. Dobra, tam już idą strażnicy, więc szybko, nie zwlekajmy zbyt długo. Okej. Pierwszy załatwiony, teraz drugiego. Ach, za słaby kąt, niestety. Dobra, może teraz... Ajajaj. Nie, tu nic nie ma, kurczę. Dobra, w takim razie przeskakujemy. Ajajaj, mało brakowało, co? Mały włos, aby mnie uderzył. Dobra, więc jeszcze raz sprawdzamy, gdzie są strażnicy. Tam widzę, że gdzieś sobie idą. Aj. Kurczę, tutaj nie ma żadnych beczek. Dobra, postaram się ich trafić. Okej. Przecież mogę też i w ten sposób trafiać. Nie ma problemu, tylko że jest to oczywiście trudniejsze. Bo jednak trzeba im trafić w głowę prosto. A to nie jest łatwa sprawa mimo wszystko. Dobra, zaczekajmy tutaj na... Wow, a tutaj jest kolejny. Nie myślałem. O proszę, chodź tutaj, chodź tutaj. Zaraz strzelimy z beczki. A, i zapomniałem o tych strzałach, że muszę najpierw użyć ognia. Kurczę. Dobra. Może teraz? Ajajaj, nie trafiłem. No i kurczę. Nic z tego. Dobra. Na szczęście trafiłem go w głowę tym razem. No i idą kolejni, więc może przeskakujemy po raz kolejny, bo jednak za mały kąt jest tam, żeby strzelać w tych przeciwników, znaczy w te beczki, jeszcze korzystając dodatkowo z ognia. A teraz będzie to trochę łatwiejsze. Dobra, może tutaj. Oho. Ajajaj, chyba trochę za wcześnie, co? Tak jest, nic mu się nie stało niestety. Szkoda. Spróbujemy go trafić. Tylko, że muszę być bardziej celny, kurczę. Aj, prawie. No kurczę, już tak blisko jest. Okej, udało się. Tu już kolejny na nas biegnie. Postaramy się tak go trafić. A, tylko, że tu się za bardzo nie uda. Już biegną kolejni. Nie ma lekko, co? Dobra, więc biegniemy tak. I teraz spróbujmy strzelić. Ajajaj. Nie mogę ich trafić. Kurczę. No, może teraz się uda? Dobra, trafiony. Okej. Tak więc dwóch się udało. Teraz tam jeszcze idzie jeden.
Właściwie to próbuje iść, bo widzę, że się zaklinował chłopak. Biedaczyna. No patrzcie. Dobra, skorzystajmy z tego błędu. W ten sposób go łatwo pokonaliśmy. A teraz zajmiemy się drugim. Dobra. Okej, do zachodniej wieży. Tylko gdzie tu jest teraz zachód? Zdaje się, że tu jest wschód, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie. Trudno teraz powiedzieć, gdzie tu jest północ, żebym jakoś... Ale wydaje mi się, że tu jest północ, a więc zachód byłby z tej strony. Tak więc sprawdźmy. Chociaż nie, z drugiej strony to tu nie ma żadnego innego przejścia. Tak więc koniec końców musimy przejść jednak tamtędy, zdaje się. Bo widzę, że to jest jedyne przejście, przez jakie możemy tutaj wejść. No i tam też zresztą jest wieża, tak więc zobaczymy, co nam przyniesie. Miejmy nadzieję, że... No właśnie, to jest zachodnia wieża. Mam nadzieję, że zdobędziemy hasło. Go away. There's nobody here. I love fireworks. No tak, być może już niektórzy z was się domyślają, co mamy tutaj zrobić. Tutaj strażnik się z jakichś powodów okropnie boi Kai. Zaraz potem Kai powiedziała, że ona wręcz kocha sztuczne ognie, a tam, jak widzieliście w środku, były materiały wybuchowe, więc już pewnie się domyślacie, że musimy tam strzelić w tamtą stronę, przebić się przez tą wieżę i wtedy wysadzimy tę wieżę z hukiem. Dobra, teraz musimy trafić przez te kraty, co będzie trudniejszym zadaniem, ale się udało. Dobra. A więc teraz możemy tam biec. I zobaczymy. Być może teraz trochę inaczej będzie chciał z nami współpracować. Przestraszony tymi sztucznymi ogniami. Fajerwerkami. Wow! Password for Henry. Get lost! Maybe I'll hit your weak point for massive damage. Monkey Peaches. Huh? The password. It's Monkey Peaches. Thanks. Dobra, dostaliśmy hasło, jak widzieliście. Dobra, a więc udajemy się szybko na miejsce wcześniejsze, gdzie to tylko było. Zdaje się, że w tę stronę. Albo i nie. Tutaj strażnik dopiero zaczął współpracować, kiedy Kai wycelowała w jego czułe miejsce. Dobra, powinno to zaraz być. Okej. Okay. Podchodzimy, podajemy hasło. Hello! Damn it, password! Monkey Peaches! Intruder alert! Intruder alert! Just fooling. Had you going there for a minute though, didn't I? Sorry, things get rather big. Come on through! Twing twang! I never thought I'd miss that sword, but now I long to hold it once more. Let it tear through flesh and bone as it was meant to do. Without it, I feel empty. Dobra, w następnym odcinku pokonamy tutaj tego przeciwnika. W międzyczasie widzieliśmy, jak Kai podała hasło. Tutaj strażnik trochę sobie zażartował, że to hasło oznacza
intruza, który wstąpił do bazy, ale to tylko jego głupie żarty. Jeśli zrozumieliście na czasie, to na pewno zrozumieliście, o co chodzi. No i teraz jesteśmy jako Narejko, która tutaj powiedziała, że nigdy nie myślała, że bez miecza niebiańskiego będzie się czuła pusta. A tymczasem tak się właśnie tutaj teraz czuje i bardzo jej tego miecza brakuje. Co też może wskazywać na to, że posiadacz miecza niebiańskiego staje się od niego niejako uzależniony, kiedy przestaje mieć na niego dostęp. No ale dobrze, tak jak mówię, w kolejnym odcinku zobaczycie dalszy ciąg historii, a ja tymczasem Wam dziękuję i usłyszymy się następnym razem. Cześć!